To musiała być katastrofa gigantycznych rozmiarów. Katastrofa, której ludzie nigdy nie zapomnieli. W tym dniu otworzyły się upusty nieba. Przybywało coraz więcej wody i wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, zginęły. Tak Biblia opisuje potop. Czy rzeczywiście tak było? Do dziś naukowcy szukają na to dowodów. Biblia. Niewyjaśnione historie. Gniew Boży. Potop, który zmywa z powierzchni ziemi wszystko, co nie podoba się Bogu. Czy jest w Biblii choć jedna porównywalna historia, która tak wyraźnie zapisuje się w pamięci, jak opowieść o Noem i jego arce? Jako dziecko wyobrażałem sobie, jak musiała wyglądać arka. Po jednej parze z każdego gatunku zwierząt. Od słoni po motyle. Wspaniały motyw malarski. To wszystko brzmi jak bajka. Czy powódź tak gigantycznych rozmiarów naprawdę miała miejsce? A jeśli tak, gdzie mogło się to wydarzyć? Biblia daje nam wskazówkę, gdzie nas daleko od świętej ziemi. Arka miała osiąść na górze Ararat we wschodniej części Turcji. Jest to ślad, który prowadzi nas do brzegów Morza Czarnego. Czy właśnie tu miał miejsce biblijny kataklizm? Czy ludzie, którzy żyli tu przed 10 000 lat, zginęli w powodzi? Jedno jest pewne. Nasi przodkowie z epoki kamiennej łowili ryby w zupełnie innych wodach niż dzisiejsi rybacy. Morze Czarne było bowiem wówczas zbiornikiem wody słodkiej. Przemiana słodkowodnego jeziora w morze to, zdaniem bułgarskich naukowców, podłoże biblijnej relacji o potopie. W latach 80. specjaliści z Instytutu Oceanografii w Warnie rozpoczęli ekspedycję śladami Biblii. Czy dno Morza Czarnego mówi coś o ogromnej powodzi? Naukowcy pobrali próbki z dużej głębokości. Zawierają one klucz do interpretacji przeszłości. Dno morza podnosi się rocznie o kilka centymetrów wskutek osadów, a te z kolei tworzą precyzyjny zapis historii Ziemi. Zdaniem jednego z badaczy, Petko Dimitrowa, próbki z dna opowiadają prawdziwą historię potopu. Pod osadami morskimi znajdują się sedymenty, które zawierają ślady organizmów mogących egzystować wyłącznie w środowiskach słodkowodnych. To dowód na to, że Morze Czarne było kiedyś jeziorem, które zostało zalane przez słoną wodę. Tak zaczął się biblijny potop. 10 000 lat temu wzrosła temperatura na Ziemi. Na całym globie zaczęły topnieć lodowce. Był to koniec epoki lodowcowej. Poziom Morza Śródziemnego wzrósł wówczas o ponad 20 metrów i miało to dramatyczne konsekwencje. Mały skrawek lądu przy dzisiejszej cieśninie Bosfor. Gigantyczne masy wody wdarły się na niżej położone jezioro i zatopiły przybrzeżne regiony. Powstało Morze Czarne. Dla ludzi, którzy żyli na tych terenach, musiała to być ogromna katastrofa. Zrozumiałe więc, iż jej echa można znaleźć w podaniach, mitach i legendach.
Potop jest więc wydarzeniem z początków cywilizacji, a pamięć o nim przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Historia o jeziorze, które stało się morzem. Ale w jaki sposób historia potopu znalazła się w Biblii? Przez stulecie odpowiedź wydawała się być jasna. Mojżesz spisał dokładnie to, co się wydarzyło. Wierzono, że Bóg osobiście dyktował Mojżeszowi zdanie po zdaniu. Jednak 150 lat temu w pustynnym piasku Iraku odkryto małe, niepozorne, gliniane tabliczki. Tysiące im podobnych odnaleziono w Międzyrzeczu, obszarze położonym między Eufratem a Tygrysem. Władcy najwcześniejszych kultur kazali na nich zapisywać wszystkie ważne urzędowe sprawy, na przykład wpływy z podatków, prawa, zarządzenia, traktaty pokojowe, a także poezje, pieśni, mity i baśnie. Za pomocą drewnianych rysików zapisywano je na miękkiej glinie. Jest to pismo klinowe. Powstało 5000 lat temu. Później o nim zapomniano. Rozszyfrowano je dopiero w czasach nowożytnych, a wówczas świat oniemiał z wrażenia. Biblia. Niewyjaśnione historie. Czy Biblię odpisano? Oto pytanie, które przez ponad 100 lat poruszało świat. Wszystko zaczęło się od zwykłych wykopalisk. Brytyjscy odnaleźli w Niniwie, w dzisiejszym Iraku, pałac asyryjskiego króla Ashurbanipala. Wśród bruzów znaleziono tysiące tabliczek z pismem klinowym. Ich rozszyfrowanie przyniosło sensację. Słowo w słowo została tam opisana historia Noego i jego arki. Pewien mężczyzna otrzymuje od Boga polecenie zbudowania wielkiego statku, by ratować się przed wielką powodzią. Na pokład tego statku ma wejść rodzina mężczyzny, a także po jednej parze z każdego gatunku zwierząt. Każdy szczegół zgadza się dokładnie z biblijną historią, poza jednym detalem. Bohater historii nie ma na imię Noe, lecz Utnapishtim. W Muzeum Brytyjskim w Londynie znajdują się teksty z Mezopotamii, które wywołały sensację. Z biegiem lat archeolodzy znajdywali kolejne wersje tej samej historii. Co najmniej 3 z nich są dziś w Muzeum Brytyjskim. Najbardziej wyczerpującym przekazem o wielkiej powodzi jest tekst znany jako epos Gilgamesza. Teksty te nie tylko opisują te same wydarzenia, ale mają jeszcze jedną cechę wspólną. Są dużo starsze od Biblii. Jeśli wierzyć, że Biblia została spisana przez Boga, to jak wytłumaczyć fakt, że istnieją starsze od niej kopie? Bóg musiałby splagiatować historie, które zapisał w Biblii. Wówczas, przed ponad wiekiem, prowadzono bardzo zażarte dyskusje, a każda uczestnicząca w nich strona miała inne poglądy. Dziś przyzwyczailiśmy się do myśli, że Słowo Boże zostało spisane przez ludzi, którzy nie żyli w odosobnieniu. Żyli oni bowiem pod wpływem Mezopotamii, wiodącej starowschodniej kultury, która przez stulecia dominowała również w Jeruzalem, pod względem religijnym i politycznym. Królowie Jerozolimy byli marionetkami potężnych władców z nad Eufratu i Tygrysu. Do górującej nad miastem świątyni, którą zbudował kiedyś Salomon dla Boga Izraela, wprowadzono statuetki bogów z nad Eufratu, Tygrysu. Kapłani czcili Baala, najwyższego władcę nieba, zarazem ciskającego pioruny Boga Pogody.
Izraelici z kolei wielbili święte bawoły, symbole męskiej płodności. Czczono również boginie, na przykład Asherę, boginię płodności. Jednak pod koniec VII wieku przed naszą erą nastąpiło coś, co miało odmienić oblicze świata. Zniesienie innych bóstw. Biblia otacza to wydarzenie legendą. Oto w czasie renowacji świątyni robotnicy odnajdują stary zwój pisma. Mistyczny tekst zawiera spisane niegdyś, a w międzyczasie zapomniane prawo Mojżesza, które głosi, iż należy czcić tylko jednego Boga, Boga Izraela o imieniu Jahwe. Biblia mówi, iż łuski spadły ludziom z oczu. Zrozumieli, że chwalenie wielu bogów jest błędem, że w odnalezionym dokumencie Bóg przekazuje im przypomnienie o prawdziwej religii Izraelitów. Sądzę, że był to bardzo ważny moment w rozwoju Izraela. Istniał jakiś punkt, do którego można było nawiązać. Był to jednocześnie wyznacznik przynależności do wspólnoty. Ktoś, kto wierzył w innych bogów, do niej nie należał. Jeżeli nawet opowieść o odnalezionym zwoju jest pobożną legendą, to z całą pewnością jej skutkiem są prawdziwe wydarzenia historyczne. Jozjasz, król Judy, każe wyrzucić ze świątyni kapłanów wielbiących Baala i Asherę i nakazuje kult jednego Boga. Zdaniem wielu badaczy właśnie ta radykalna reforma Jozjasza daje początek zwycięstwu monoteizmu. Wówczas powiedziano po raz pierwszy, wszyscy Izraelici powinni wierzyć w jednego Boga, w jedynej świątyni, w jedynej stolicy Jeruzalem, będącej siedzibą jedynego króla. Wiara w Biblię być może nigdy by się nie przyjęła, gdyby nie stanowczość króla i jego polityczna wizja. Ale od tamtej pory niepodległościowe aspiracje Imy wywołują reakcję przeciwników. Przed 2000 lat był nim Babilon, najpotężniejsze miasto Mezopotamii. Tu ważą się losy Jerozolimy, a tym samym losy Biblii. Córo babilońska, spadnie na ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić. Tak brzmi straszliwa klątwa, której adresatem jest Babilon. Ta wspaniała metropolia jest według Biblii synonimem zła, wszelkiego zepsucia i dekadencji. Jej władcy przedstawieni są jako zwierzęta, kobiety jako ladacznice. Nienawiść, jaką Biblia obdarza Babilon, ma swoje źródło. Wojna. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. To także zdanie z Biblii. W VII wieku przed naszą erą babilońskie mocarstwo zaczyna podbijać świat. Zaledwie w ciągu 20 lat armie Babilonu pokonują dawne królestwa wschodu. W 587 roku przed naszą erą wojska babilońskie stają przed murami Jerozolimy. Mieszkańcy miasta dzielnie się bronią. Mija rok. Babilończykom nie udaje się wkroczyć do kompletnie odciętego od świata miasta. W jaki sposób mieszkańcy Jerozolimy zdołali tak długo odpierać ataki najeźdźców? Czy rozwiązaniem zagadki jest starożytny wodociąg pod Jerozolimą? Świeża woda była kluczem do przeżycia w warunkach oblężenia. Jedyne ujęcie wody pitnej znajdowało się poza murami miasta. W razie oblężenia mieszkańcy byliby kompletnie odcięci od życiodajnego płynu. Wyjściem z sytuacji okazał się tunel doprowadzający wodę do miasta. Rury, którymi płynęła woda, miały swoje ujście w zbiorniku, z którego mieszkańcy mogli korzystać. Źródło wody zostało tak zamaskowane, by najeźdźcy nie domyślili się, że tam jest. Kiedy zbudowano ten tunel? Czy rzeczywiście istniał on już podczas babilońskiego oblężenia?
Ary Shimron, izraelski geolog, chciałby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy naukowcy twierdzą bowiem, że tunel ten pochodzi z późniejszych czasów, gdyż ma on około kilometra długości, jest prawdziwym majstersztykiem pod względem technicznym. Shimron pobiera próbki tzw. ryolitu, osadu, który przez tysiąclecia nagromadził się na ścianach tunelu. Za pomocą bardzo czułych aparatów można ustalić moment powstania tych osadów, a tym samym wiek tunelu. Wysoka technologia na tropach Biblii. Nasze analizy dowodzą, że podziemny wodociąg pod Jerozolimą jest rzeczywiście bardzo stary i został zbudowany prawdopodobnie na polecenie króla Ezechiasza, a tym samym na długo przed babilońskim oblężeniem. Tunel ten jest na razie najstarszym biblijnym obiektem, którego wiek udało nam się dokładnie ustalić. Wyrafinowana konstrukcja tunelu przedłużyła oblężenie o wiele miesięcy. Jednak nie udało się uniknąć ostatecznego wtargnięcia Babilończyków do miasta. Przygniatająca przewaga armii babilońskiej sprawiła, że w końcu udało im się zdobyć Jerozolimę. Biblia opowiada również o tym, co stało się potem. Imponująca świątynia, dzieło Salomona padła łupem na jeźdźców. Babilończycy zniszczyli bogate wnętrza, pozostałości wrzucili do Eufratu. Biblia szczegółowo relacjonuje upadek Jerozolimy i podaje dokładne listy utraconych skarbów. Nie wspomina jednak o jednym najważniejszym przedmiocie – Arce Przymierza, pamiętnej skrzyni z 10 przykazaniami, która stała w najświętszym miejscu świątyni. To niewytłumaczalne milczenie Biblii o losach Arki jest do dziś przedmiotem wielu spekulacji. Gdzie podziała się Arka Przymierza? Złota skrzynia, w której przechowywano 10 przykazań. Nierozwikłana zagadka i pytanie, które nie dawało spokoju wielu badaczom. Czy, jak podaje Biblia, z miasta wyniósł ją potajemnie prorok Jeremiasz? Mało prawdopodobne. Jak można było ją wynieść podczas babilońskiego natarcia? Czy nie łatwiej ukryć ją w obrębie miasta? Oblężenie trwało 3 lata. Wystarczająco długo, by znaleźć idealną kryjówkę. Może nawet pod samą świątynią. O tym był przekonany pewien młody angielski poszukiwacz skarbów. Jest rok 1911. Montague Brownlow Parker, brytyjski lord, ma obsesję na punkcie Arki. Chce ją za wszelką cenę odnaleźć. Jego spektakularna przygoda zaczyna się od przekupienia islamskiego urzędnika w Jerozolimie, który ma mu umożliwić całonocny pobyt w kopule na skale. Cóż za świętokradztwo. Meczet to jedno z najświętszych miejsc w całym islamskim świecie. Gdy Parker i jego pomagierzy zaczynają rozbijać posadzkę, wiedzą, że za to grozi im topór kata. Noc rozbrzmiewa uderzeniami kilofów. Lekkomyślność lorda przyciąga uwagę ciekawskiego Araba. Na szczęście ów wziął dżentelmenów w kamizelkach za duchy i czym prędzej uciekł. Zanim zdążył wszcząć larum, Anglicy byli hen daleko. Ta zuchwała eskapada trafiła w roku 1911 na pierwsze strony gazet na całym świecie. Jednak lord niczego nie znalazł, podobnie jak jego naśladowcy. Odnalezienie Arki Przymierza jest moim zdaniem rzeczą niemożliwą, gdyż została ona wywieziona przez Nabuchodonozora albo została zniszczona. Radziłbym poszukać jej w ludzkiej wyobraźni. W fantazji Izraelitów Arka Przymierza była ukryta w tajemnym miejscu jako symbol nadziei. Nadziei na to, że nie wszystko się skończyło. Nadzieja była bowiem tym, czego mieszkańcy Jerozolimy potrzebowali w sierpniu 587 przed naszą erą. Najeźdźcy spędzili całą ludność razem,
pierwszej kolejności rodziny uczonych i rzemieślników i zapędzili ich do Babilonu. Za nimi leżała spustoszona ojczyzna, przed nimi nieznany los na wygnaniu. Przesiedleńcy przybyli do miasta, którego widok zapierał dech w piersiach. Nic w owym czasie nie da się porównać z tą wspaniałą metropolią. Proste drogi między prostokątnymi domami, zamieszkanymi przez milion ludzi. Babilon. Miasto doskonałe. Izraelici przybyli tam w okresie największego rozkwitu. Zły los? W rzeczywistości mogą się swobodnie przemieszczać, a nawet pracować w wyuczonym zawodzie. Lecz miasto, w którym wylądowali, było tak różne od ich skromnej Jerozolimy. Światowy, wyzwolony, pełen pokus, których nie znali z rodzimego miasta. Odrzucą je? A może przeciwnie, może na ulicach Babilonu zapomną, kim są i skąd pochodzą. Dla mnie upadek Jerozolimy i babilońska niewola to eksperyment w historii świata. Niczym doświadczenie przeprowadzane z laboratorium, z którego nie wiadomo, co wyniknie. Proszę to sobie wyobrazić. Jerozolima zniszczona, nie ma świątyni. Królestwo zostało zniweczone, a naród przegnany. Co dalej? I oto zaskakujący rezultat. Wbrew wszelkiej logice, Izraelitom udaje się na wygnaniu zachować swoją tożsamość. W ten sposób zachowują swoją odrębność, spisują swoje wspomnienia, historię swojego narodu, aby nie została wymazana z pamięci. Rozpoczynają dzieło, które stanie się Biblią. Słowa zastępują utraconą ojczyznę. Oto paradoks historii. Dzięki wygnaniu powstaje księga, która odmieni cały świat. Biblia. Efekt odwrócenia się od obcej kultury Babilonu i jej mieszkańców, o których pisze się, że budują wieże do samego nieba, za co spotyka ich kara boska. Budowa wieży Babel. Tak ją sobie wyobrażał XVI-wieczny malarz Peter Bruegel. Gigantyczna wieża, sięgająca niebios. Wspaniały obraz. Przekaz historyczny jest ponadczasowy i jednoznaczny. Do dziś wieża Babel to synonim ludzkiej manii wielkości, symbol dążenia za wszelką cenę do celu. Przekonanie wielu ludzi, że mogą wszystko. Temat, który do dziś jest bardzo aktualny. Biblia umieściła tę historię w odległej przeszłości, tuż po potopie. Czy to tylko legenda? Jak w przypadku potopu, tak i w tej opowieści tkwi ziarno prawdy. Biblia. Niewyjaśnione historie. 2,5 tysiąca lat temu powstała w Babilonie gigantyczna budowla. Jej szczątki widać nawet z kosmosu. Kwadratowy fundament piramidy świątyni, wieży Babel. Historyczne zawieruchy zmiotły ją z powierzchni ziemi. Przez wieki wykorzystywano tę budowlę jako kamieniołom. To, co niegdyś było potężną wieżą, dziś jest jedynie czarną dziurą w ziemi. Ale nawet skromne pozostałości pozwoliły naukowcom na rekonstrukcję tej potężnej budowli. Piramida schodkowa, uwieńczona świątynią babilońskiego boga opiekuna miasta Marduka, miała 70 metrów wysokości. Drapacz chmur na cześć Boga. Ale Biblia podaje inną wersję.
Opowiadał ludzi, którzy budowali wieże do nieba, aby samymi stać się bogami. Historia ta krytykuje działania innej religii i jej przedstawicieli. Pochodzi od mniejszości, może nawet mniejszości żydowskiej w Babilonie, która w ten sposób odcinała się od poczynań Babilończyków. Niewykluczone, że przesiedleni z Jerozolimy rzemieślnicy także uczestniczyli w budowie świątyni ku czci babilońskiego Boga, ponieważ powstała ona, gdy byli w babilońskiej niewoli. Ale Biblia zmienia znaczenie tych zdarzeń. I tak z pobożnego dzieła powstaje bezbożny. Potężni Babilończycy i ich okazała metropolia są uosobieniem zła. Są o tym przekonani mężowie, których Biblia nazywa prorokami. Wielomówni kaznodzieje jak Ezechiel, który przestrzega Izraelitów przed przyjęciem zmysłowego stylu życia Babilonu. Walka, która staje się tym trudniejsza, im dłużej są na obczyźnie. Bowiem rośnie nowe pokolenie, które Jerozolimę zna tylko z opowieści. Ezechiel w ognistej mowie przypomina utracony kraj i roztacza wizję cudownego powrotu. Ale dla ilu jeszcze nazwa Jerozolima miała sentymentalne znaczenie? Tam nad brzegami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon, głosi wers słynnego psalmu. Czy rzeczywiście tak było? Jak należałoby sobie wyobrazić życie na wygnaniu? Izraelici nie różnili się pod tym względem od dzisiejszych emigrantów. Jedni izolują się, pielęgnując język i kulturę swojego kraju. Inni robią dokładnie na odwrót. Asymilują się, uczą się języka, poślubiają miejscowych i wkrótce są nie do odróżnienia od miejscowych. Tak było dawniej i tak jest dzisiaj. W końcu pojawia się pytanie, co robić? Zdarza się okazja do powrotu. Izraelitom na wygnaniu taka właśnie okazja się nadarzyła. 539 przed Chrystusem na scenę polityczną wkracza nowa potęga, Persowie, wraz z potężnymi Shahin Shahami. W zaledwie kilka lat podbijają Babilon. To przełomowe zdarzenie. Ponieważ perski król Keros zezwala Izraelitom na powrót do ojczyzny. Tysiące podejmuje wędrówkę na zachód. Od przesiedlenia minęło 48 lat. Co powodowało tymi ludźmi, że woleli przepych Babilonu zamienić na zniszczone, prowincjonalne miasto Jerozolimę? Ja bym to porównał do współczesnego powrotu Żydów z Ameryki do Palestyny. W dużej mierze są to ludzie głęboko religijni. Mają silną motywację, by tu wrócić. Któż inny zechciałby podjąć trud przeprowadzki i osiedlenia się na stałe w tak nieprzyjaznym regionie? Ale czy wówczas wszyscy Izraelici mieli równie silną motywację? Tabliczki z pismem klinowym z archiwum Uniwersytetu w Pensylwanii dają zaskakującą odpowiedź na to pytanie. Dokumenty kupieckiej rodziny z Babilonu zawierają umowy i korespondencje z okresu około 100 lat po zakończeniu niewoli babilońskiej. Zapiski ujawniają zaskakujący fakt. Wielu ich kontrahentów handlowych nosi żydowskie nazwiska. Jedni posiadali spore majątki ziemskie, inni pracowali dla Persów jako poborcy podatkowi. Jeszcze inni klepali biedę i mieli długi. To pokazuje, że Żydzi byli pełnoprawnymi obywatelami miasta. Mamy tu cały przekrój społeczny, od bogacza po nędzarza. Nic nie wskazuje na to, by wyróżniali się spośród innych mieszkańców Babilonu.
Stali na obczyźnie i tam szukali szczęścia. Od tamtej pory naród wybrany ma niejedną ojczyznę. Ci, którzy wrócili do Jerozolimy, marzą o jednym. Chcą odbudować świątynię. Po wielu latach marzenie to się spełni. Nowy dom Boży zostaje poświęcony. Świątynia odzyskuje dawny blask. Tu chcę zamieszkać, powiada Bóg. I przez jakiś czas wydawało się, że to proroctwo się spełni. Jednak czasy pokoju w Jerozolimie należały do rzadkości. Pojawia się Aleksander Wielki. W ciągu zaledwie dwóch dekad zmienia on oblicze świata. Od Macedonii po Perskie Imperium sieje postrach i zniszczenie. Podbija cały Bliski Wschód oraz Egipt. Biblijne ziemie zajmują Grecy. Następcy Aleksandra Wielkiego budują w Izraelu pałace, zostawiając po sobie ślad hellenizmu, cywilizacji, której Izrael dotąd nie widział, obcej i fascynującej. Nowi władcy hołdują ludzkiej nagości i sprowadzają nieznaną dotąd modę. Sport. Już wkrótce, czytamy w Biblii, nowa moda ogarnia także mieszkańców Jerozolimy. Nieopodal świątyni organizują wyścigi rydwanów. Hellenizm przyciąga głównie wyższe sfery. Ale to, co dla jednych jest przejawem mody, światowości, dla innych jest skandalem. Grecka nagość, swoboda obyczajów, homoseksualizm, a także grecki ateizm, bo taki też istniał, były dla pobożnych Izraelitów nie do zniesienia. Uważali więc, że kto z nimi paktuje, paktuje z szatanem. Żadnych paktów z Grekami, domagali się hasydzi, czyli bogobojni. Żydowska społeczność podzieliła się. Władze Jerozolimy wzywają do rozprawienia się z hasydami obcych możnowładców. Ale to właśnie ci bogobojni buntownicy są kluczowi dla Biblii. Myślę, że pobożni starożytni Żydzi, których nazywamy hasydami, że to właśnie oni stworzyli literaturę biblijną, opierając się na wcześniejszych przekazach, ale wydaje mi się, że to oni są autorami Biblii. Dziedzictwo hasydów. W tym czasie ostateczny kształt otrzymuje tekst, który Żydzi nazywają Torą, czyli prawem. W Biblii chrześcijańskiej znany jest jako Pięcioksiąg Mojżesza. Do dziś Tora to najświętsze pismo dla głęboko wierzących Żydów. Skrupulatnie przestrzegają jej reguł. A ponieważ Bóg rzekł, umieść te moje słowa jako znak na twojej ręce, bogobojni noszą podczas modlitwy tefilin, pudełeczka, w których znajdują się teksty z Tory. Tym mężczyznom życie upływa na służbie Bogu, tak jak ich przodkom, buntownikom z czasów panowania Greków. Ponad 2000 lat temu sytuacja w Jerozolimie się zaognia. Świątynia na skalę staje się świadkiem brutalnych zdarzeń. Na opór hasydów przeciw obcym zwyczajom rządzący reagują prowokacjami. Król Antioch każe splądrować i zbezcześcić świątynię. Owynosił święte naczynia, złote świeczniki, złoty ołtarz i kadzidła, a w miejsce ołtarza kazał wznieść nowy, na którym szlachtował świnie. Tak to bluźnierstwo opisuje żydowski historyk Józef Flawiusz. Nastały mroczne czasy, czasy uciśnienia i prześladowań za wiarę. Epoka, która otrzymała szczególny cios.
Pewien bogobojny pisarz napisał wówczas zagadkowy tekst. Został on później zawarty w Biblii. Księga Daniela. Dramatyczna historia, która prowadzi na dwór Babilonu. Księga Daniela opowiada o hucznej uczcie w pałacu króla Belszazara. Wino uderza władcy do głowy. Pozwala gościom pić ze zrabowanych ze świątyni świętych naczyń. Dotyka go za to kara boska. Wydarza się coś niezwykłego. Na murach pałacu pojawia się ogniste pismo. Król jest przerażony. Meine Tekel Upharsim, napisała niewidzialna dłoń. Żydowski prorok Daniel tłumaczy królowi zagadkowe słowa. Policzono, zważono, rozproszono. To znaczy, żydowski Bóg zgładzi króla Babilonu. Jeszcze tej samej nocy król Belszazar zostaje zamordowany. Inne ustępy księgi Daniela są jeszcze bardziej tajemnicze. Po upływie siódmego królestwa nastanie koniec świata. Koniec świata? Czy Biblia zdradza jego datę? Do dziś niektóre sekty są przekonane, że za pomocą księgi Daniela mogą wyliczyć nastanie końca świata, apokalipsy. Ale to błąd wynikający ze złej interpretacji przesłania. Błąd w rozumowaniu współczesnych sekt apokaliptycznych polega na tym, że interpretują tekst dotyczący pewnego okresu, a konkretnie pierwszej połowy drugiego wieku przed naszą erą, jako odnoszący się do całej historii ludzkości. Straszne wizje końca świata i sądu Bożego mają w rzeczywistości pokrzepić wiernych, dać im nadzieję. Nadzieję na koniec rządów znienawidzonych Greków. Z naszym światem nie ma nic wspólnego. Data końca świata musi pozostać tajemnicą. W każdym razie Biblia jej nie zdradza. Chociaż wiecie państwo, że Biblię można liczyć? Rabini zresztą robią to do dziś. Ale nie po to, by przepowiedzieć przyszłość, lecz traktują to jako formę medytacji. Ta zabawa z cyframi to gematria. Tekst Biblii można bowiem odczytać jako niezliczony ciąg liczb. Piszący Biblię wstawiali w miejsce liczb znaki hebrajskiego alfabetu. Na przykład wyraz achat, jedyny, składa się z następujących cyfr 4, 8 i 1. Ich suma wynosi 13. Wyraz achawa, miłość, również wynosi 13. Razem dają wynik 26. I to jest liczba Boga, Jahwe. Bóg. Taki jest wynik tego równania. Liczby rzeczywiście zdradzają nowe związki słów. Jak widać, Biblię można ciągle odkrywać na nowo. Lecz o mały włos, księga nad księgami padłaby ofiarą kataklizmów, które ponad 2000 lat temu wstrząsnęły Izraelem. Ponieważ grecki król Antioch rozpoczyna w roku 167 przed Chrystusem walkę z religią żydowską. Biblia. Niewyjaśnione historie. Wiara oparta na Biblii pociąga za sobą ofiarę pierwszych męczenników. Rodziny, które decydują się na obrzezanie swych dzieci bądź świętują szabas, zostają wymordowane na rozkaz tyrana.
Wedle słów jednego z historyków żydowskich, wielki gniew strasznie zaciążył nad Izraelem. Gniew to ujście w akcie przemocy. Człowiek imieniem Matatiasz zasztyletował Żyda, który zamierzał złożyć ofiarę zarządzoną przez Greków. Krwawy czyn Matatiasza miał stać się sygnałem do rewolty. Wieść o bohaterskim czynie rozprzestrzenia się lotem błyskawicy. Praworządni Żydzi zmieniają się w rebeliantów. Po śmierci Matatiasza dowództwo nad powstaniem przejmuje jego syn Juda. Pod jego rozkazami tłum źle uzbrojonych ochotników staje się potężną armią. W wyniku zaciekłych walk udaje mu się oswobodzić Izrael od jarzma obcych władców. Po wiekach obcego panowania na tron Izraela powrócą teraz Żydzi. Juda, zwany Machabeuszem, młotem, to jedna z kluczowych postaci dziejów biblijnych. Gdyby nie on, judaizm prawdopodobnie nie istniałby w formie, do której doszedł na drodze rozwoju. Nie byłoby także chrześcijaństwa. Z tego punktu widzenia znaczenie jego osoby było ogromne. Bez niego świat nie byłby tym, który znamy. Dzięki zwycięstwu Judy Machabeusza do Jerozolimy powraca kult Boga Jedynego. Zwycięski bojownik o wolność ufundował wówczas nową menorę, siedmioramienny kandelabr, który stanął w świątyni. Na pamiątkę tego wydarzenia pobożni Żydzi każdego roku w listopadzie obchodzą święto świateł zwane Chanuką. Jest to wspomnienie świetlanej epoki, wielkiego momentu odzyskania niezależności. Kandelabr ma kształt drzewa o siedmiu konarach. Siedem ramion świecznika symbolizuje siedem dni, których Bóg potrzebował do stworzenia świata. Jest to religijny symbol życia, lecz także polityczny symbol woli przetrwania. Przez 100 lat Machabeusze będą władać Izraelem, a ich symbolem będzie Później historia pójdzie zupełnie innym torem. Rzym stanie się nową potęgą i przejmie władanie nad ziemią obiecaną. Wkrótce potem pojawi się człowiek, który naprawdę zmieni świat. Jezus Chrystus. Wraz z nim rozpocznie się zupełnie nowy rozdział Biblii. Wersja polska, Sam Studio Polska. Tekst Anna Celińska i Małgorzata Głowania. Czytał Daniel Załuski.